Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na pierwszy odcinek z Need for Speed Payback, czyli takiej reaktywowanej serii z tej gry. Wielokrotnie mi pisaliście o tym, że chcielibyście ponownie zobaczyć tę część u mnie na kanale, tak więc powracamy sobie do Paybacka i razem sobie ją przejdziemy jeszcze raz. Lecimy i na sam początek mamy Nissana R34. Fajnie zrobili tak jakby wstęp, no nie? Że możemy sobie pojeździć takim fajnym samochodem na samym starcie, gdzie no wiadomo, że to jest samochód, o którym marzy sporo zapaleńców. Pyk. Nie pamiętam już fabuły, grałem dawno temu w tę grę, naprawdę. Okej, tak, wprowadzenie offroadów do Need for Speeda. Będziemy mogli się między tymi postaciami przełączać. Proszę bardzo. I tak, i mamy offroad. Pamiętam, jak testowałem tę grę w Göteborgu, jeszcze w takiej wersji alfa, i dostałem takie BMW X6 czy coś takiego. I ono miało takie zbugowane, bardzo wąskie kółeczka. Strasznie się zraziłem wtedy do tych offroadów i ciężko mi się grało już w takiej pełnej wersji gry. Jessica Miller. Tak, ona będzie od tych takich policyjnych spraw, pościgów, coś takiego, nie? BMW. Byłbyś na prowadzeniu, gdybyś się nie popisywał. Ma rację. Bardzo spoko, że tutaj mamy w ogóle tę wersję polską językową, taką pełną. Wciąż myślisz, że wygrywasz, Taj? Bo takie. Zabawne, nie widzę cię z przodu. I cyk. Dojeżdżamy sobie do naszego centrum zamieszania, czyli na lotnisko. A niestety musiałem wyłączyć muzykę, to jest bardzo fajna muzyka w tej grze. Ale wiecie, prawa autorskie, nie? No tak, będzie jeżdżonko. Zawsze o krok przed tobą, stary. Sup, homie? To była ta zła postać chyba. Dobra, Morgan. Możesz wystartować. Ale lepiej, żebyście nie nawalili. A nie mówiłem? Lina Navarro to najlepszy macher w Silver Rock. To ona jeszcze nie jest z tych złych. A, dobra. To później się dowiemy. Kurde, miałem nie spoilerować. Zbudowałeś to sam? Przy odrobinie czasu i zacięcia, artysta może zamienić każdy złom w super auto. Proszę bardzo. No dobra, wiecie co robić. Balet? Trening. Jazda. Jaki trening? Będziemy trenować do zawodów. I zaczynamy od takiego Mustanga. Standardowo w Need for Speedzie musimy piąć się w górę. Okej. Zapomnijmy się, że nadajesz się na skok. Doprowadziłaś Taylora na wyścig na warunku. Zrobiłaś sporo. My zajmiemy się resztą. I jak daj? Nie wszystko naraz. Muszę się skupić na pracy. Poleciała w przeczory. Przetransportuję do ustania pracy. Zaprawię go i zrobię najlepszy wyścig w sporcie w Paryżu. Ojej, nie chcę driftować, cholera. O, ona mnie wyprzedziła. Chodź tutaj. Pamiętam, jak zobaczyłem pierwszy raz tę korwettę. Znajdę idealny bus, streaminguję go na maksa i wezmę udział w największym wyścigu. Oh yeah. Ja myślę, że tunerzy nie mają łatwo z wyborem kobiet. Nie biorą ich takie, jak natura chciała, tylko... Ej, a może zrobisz sobie botoks? Albo, nie wiem, powiększysz coś tam, albo zmniejszysz coś tam? Nie? A tunerzy to jednak chcą wszystko zmieniać w tym swoim aucie.
a nie biorą go taki, jak projektant wymyślił. Dlatego zgodziłaś się na te roboty. Mamy się ścigać? Hamulec ręczny, uwaga! Tak, korwetta na offroad. Ciekawe. Gotów poćwiczyć skoki w braku? Tak, gdzie jesteś? Uwaga, jadę! Lecę. Ja już nie pamiętam tej gry, naprawdę. Pamiętacie ostatnio tą reaktywowaną serię z Drivera San Francisco? Tu mam tak samo. Nic nie pamiętam. Nie ma się czym martwić. O, kurweta się rozwaliła, co? A tu się tu nie... Uuu, co to było? Damy radę, ludzie. Co to mi tutaj tak wyskoczyło? Mi murek zajechał drogę. Okej, wjeżdżamy do miasta. Fortune Valley, raj dla hazardzistów na pustyni. Tu da się kupić wszystko, nawet farta. Wszystko i wszystkich. A my, urodzeni w cieniu tych kasyn, poszukujemy odrobiny szczęścia w tempie 100 na godzinę. 100 na godzinę, ciekawe. Jesteście gotowi? Jess? Gotowa, czekam przed torem. Mac? Mac Attack, gotowo do akcji. Mac Attack. Ciężarówkę Mac Attack? Sama się nazwała. Raf, przyprowadźcie tylko wóz, a ja się zajmę. Regera. Pełne skupienie. Jest Schuler. No proszę, proszę, ale mamy piękny dzień na wyścig. Dają 4-1, że zajmiesz pierwsze miejsce. Ten prototyp na pewno nas nie zawiedzie, tylko pytanie. Czy ty dasz radę? Te elektryczne silniki i V8 z biturbo dają w sumie... 1500 koni mechanicznych. Tak, dam radę. Dobrze, dobrze. Odrobiłeś lekcję. Ale słuchaj, z drugiego miejsca nic nie będę miał. Aha. Kumasz? Widzę, że jesteś kozak. Nie strzań tego dobra, kozaku. Podejrzewa coś? Nic a nic. Zabieramy furę. I start. To jest maksymalne ustawienie grafiki jak coś. Fajnie ci się ta Regera, kurde. Dojechać na miejsce z dużą prędkością. Masz tylko jedną szansę. Kiedy dojedziesz do rampy, nie będzie już odwrotu. W ogóle ja kiedyś myślałem, że w tej Regerze jak się tak, jak ciśniemy nitro, widzicie tam z wydechów po boku leci ugiń. I zastanawiałem się, dlaczego on nie leci ze środka. A tutaj po środku to nie jest rura wydechowa, tylko to jest jakiś kanał wentylacyjny od chłodzenia to coś jest. Niesamowity jest ten pojazd. W ogóle tu się jakoś kamerę zmieniało, nie? Teraz zobaczę, coś poklikam. O, czekaj, mamy tryb zdjęciowy. Możemy sobie fotko strzelić. Proszę bardzo, będę miał na miniaturkę. Tutaj ta grafika... Ojej, ale mi się odbiło. Tutaj ta grafika w Need for Speedzie jest ładna i w Need for Speedzie Hicie też jest ładna. I dosyć... no, jest prosto tutaj zrobić ładne zdjęcia. Natomiast w The Crew 2 grafika jest, no, umówmy się, słaba. I tam zrobić ładne takie realistyczne zdjęcie jest bardzo trudno. O kurde, już nie pamiętam tej rampy. Tak, zaliczyliśmy skoka. Niezwykle cenny prototype. Uwaga, wszystkie jednostki. Ze względu na wysoką wartość Regery macie zatrzymać ściganego przy... Cześć, mam gliny na 6. Nie zatrzymuj się, zaraz tam będę. Cokolwiek chodzi ci po głowie, przez... masz przyprowadzić ten wóz. Okej.
Oj tak. Jaki wall ride widzieliście? Co teraz? Jess, gdzie jesteś? Wytrzymaj! Jess? Ej, co? A ja chcę Regerą jeździć, nie jakimś BMW, ej! Dobra, kurde, i to spowolnienia, kozak. Dawaj tego. Pyk! Dobra, ciśniemy. Załatwiony, pyk. No i dojeżdżamy Glinku, pana karku. Blokady drogowe, wszystko po kolei, coraz trudniej. I rampa. A, myślałem, że ja będę mógł wyskoczyć. Dobra, mamy to. Jezu. W rzeczywistości to by się chyba rozleciała na tysiąc kawałków ta Regera, co? Porysowana chociaż? Gdzie tam idealna czyściutka? Dobrze, że postawiłam na twoich. Tyler Morgan, 23 lata, matka Sylwia Morgan, ojciec nieznany, jakie to smutne, brak rodzeństwa, pół roku w zakładzie poprawczym za niebezpieczną jazdę, kurde 1% w testach koordynacji ręka. Jestem najlepszym kierowcą w mieście i mam jeden z najszybszych wozów na świecie. Spróbujcie mnie złapać. Okej. Co do diabła? Co jest grane? Jestem w drodze. Raf. Urządzają uliczne wyścigi. Zabrali ten samochód. Dziękuję, panie władzo. Coś ty zrobiła? Raf ci nie mówił, co jest pod maską? Moi kupcy płacą za to fortunę. Jeszcze tego pożałujesz, Navarro! Gliny są już w drodze. Familia przesyła pozdrowienia. Hej, co tu się stało? Navarro. Mac, pomóż mu. Ja przyciągnę glinę. Ale... Już! Okej. Dobra, jedziemy Skyline'em. To jest w ogóle wersja Nismo, ta taka przerobiona. Lecimy. Tyler, co ty robisz? Odciągam gliny. Daj spokój, to moja robota. To ja ściągnąłem Navarro. Ja to zrobię. Weź Maca i Rafa w bezpieczne miejsce. Mam skaner policyjny i nadaję GPS Rafa. Chociaż daj sobie pomóc. Jedź w stronę kanału, ale pośpiesz się. Aha, już są. Już czekają na mnie. Offroadzik. O, widziałeś tak między tymi samochodami? Driftem wszystko! 200 na godzinę na liczniku, a tu wszystko driftem robimy. Pyk! Czeknij z miasta, spoczko. Dobrze ci idzie, Ty, ale jeszcze nie ta Zarela. Gliny wkrótce dostaną wsparcie. Robią blokadę całego miasta. Uuu, to nie gliny! To gliny? Tajnioki! Znienacka! Musimy im uciec. Osaczają mnie! Dobra, co dalej? Są my... Co on robi? Gościu, uciekaj! Co jest? Gdzie jest wóz? Lina Navarro. Wykiwała nas obu i zabrała go dla familii. Aha. Mówisz? Jesteś bezużyteczny. Gnij w pierdlu. Chociaż... Chcesz się zemścić. Ja też. Tak. To zadziała. Ty będziesz asem, ale to ja trzymam w ręku karty. Co ty wygadujesz? Słyszysz? Gliny zaraz tu będą. Idź siedzieć albo... Pracuj dla mnie. Jesz, śpisz, jeździsz.
kiedy każę. A jak przyjdzie czas, dostaniesz czego chcesz. Czyli nic. Mam jakiś wybór? Zawsze jest jakiś wybór. Wsiadaj. Oh yeah. Ja bym wsiadł do tego Astona Martina, nawet jakby nie wiem. Powiedzmy, że stajesz przy wypasionej bryce. Co myślisz? Myślę, że chce mi się kupę. Jak szybko dobija do setki. Powiem ci, co ja myślę. Widzę potencjał. Widzę sytuację na ostrzu noża. Ten ułamek sekundy, kiedy stawiam wszystko na jedną kartę. Pobieram aplikację Uber. I jadę po ludzi. Odebrać ich z jednego miejsca i dostarczyć do drugiego. To jest to, co myślę. Zaraz będę. Tak jest, mamy Astona Martina. Pół roku po pracy dla Schulera. Spotyka się dziś z jakąś grubą rybą z familii. Przejmują całe miasto. Także no, ja bym popracował sobie dla takiego Schulerka troszeczkę. Parę rekordów do pobicia na fotoradarach. Nie co dzień mogę pojeździć DB11 Konwejra. Oh yeah. Tak jest, tak się zatrudnia kierowców wyścigowych. Już się nie ścigam, zapomniałeś? Układ jest taki, koniec z wyścigami albo idę prosto do pół. Aha. Szkoda. Familia płaci grubą kasę za przystawianie wyścigów. Teraz nie trzeba już nawet wygrywać. To jaki w tym sens, skoro mówią, kto ma wygrać, a kto przegrać? Kasa w rachu. Naprawdę nieźle płacą. Aha. Dobra. Wyczy naszymi... Dobra. Zobaczmy, jak to maleństwo potrafi się rozpędzić. Byleby się z niczym nie zderzyć i będzie spoko, nie? Czekaj, zapomniałem, jak się tu kamerę zmienia. O, mam, dobra. Widok z daleka. Dynamiczna. Widok ze zderzaka. I... Piękne uczucie. Okej. Dawaj tą dynamiczną, ona była taka najciekawsza, nie? Zbliżenie na koło, coś takiego podczas driftu, jakoś tak to było. To było już od Need for Speed'a z 2015 roku. Pamiętam tą 15. Jaki to był taki zwiastun z tą grafiką nieprawdopodobną. Wszyscy się jarali, myśleli, co to za Need for Speed, co to będzie? Co to było? Od czego ja się wybiłem? Od krawężnika, gościu! I pyk, dojechaliśmy sobie. Trochę mu poobijałem ten samochód. Nie szkodzi, naprawi się. To nie jest twarz. Navarro. Co jest grane? Czas ucieka, Veir. Sprzedasz kasyno, albo ci je odbierzemy. Oho. Miło się gadało. Tak. Ale P1 bym zgarnął. Co znowu? Fajnie się jeździ, Tyler? Teraz nie jest dobry moment. Ja mówię, kiedy karty pójdą w ruch. Minęło już pół roku. Wysiadaj. Jeśli chociaż zarysowałeś mój wóz, to zostaniesz wysłany na śmieciarkę. Tak. On tak nie wyglądał. Dobra, wybieramy furę. Audi R8 chce. O, jest pojedynka. Diablo! Do domu. Fair lady. Zróbmy ją na drift. O, Jesus. Szybciutko do domu, żeby wreszcie zrzucić ten gajer. Fajnie biegi wchodzą. Ej, mam złe wieści, brachu. Znalazł rysę na Jaguarze, który wczoraj jeździłeś. Potrąci ci na to wykład? Co? Nie zarysowałem Jaguara. Hej, ja ustalam zasady. Słuchaj, stary, pomóż. Spóźniam się 2 miesiące z czynszem. Ej, myślisz, że ja śpię na Porsche? Widziałeś znaczek Porsche na moim tyłku? Twoja blocha, stary. Brać sobie. Okej, czyli czas wziąć udział w wyścigach. W sprawie tych wyścigów, daj mi numer. Dobra, będziemy brać udział w wyścigach. Tym ciekawe. No i proszę, zaczynamy naszą karierę z takim oto fantastycznym samochodem. Bądź co bądź, jest to ciekawe coupé. Czy hatchback? To jest hatchback czy coupé? Chyba coupé.
No, troszeczkę w złym stanie, nie ma co ukrywać. Musimy dojechać na miejsce. Mapkę mamy tutaj. Patrzcie, ta mapa dosyć spora jest, nie? Dużo jest tutaj do roboty. Mamy różne jakby typy terytoriów. Mamy taki leśny, mamy taki bardziej pustynny, mamy kaniony gdzieś tutaj były, nie? Jakieś takie, o. Dużo jest pustyni w sumie. Czyli sugerowałoby to, że to jest takie bardziej Las Vegas albo coś. Mamy tutaj kasyno w końcu, mamy dużo różnych takich, no powiedzieć, można powiedzieć klimatów pustynnych, więc ciężko tutaj nie ulec złudzeniu, że to może być coś a la Las Vegas. Dobra, ważniaku, pora na pierwszą próbę. Wygraj, to przejdziesz dalej. Dobra, lecimy wyścig. Jaki... Ale zobaczcie, jakie oni mają fury. Subaru BRZ kontra to? Jak ja mam to niby wygrać? W ogóle zauważyliście, że od kilku, albo i nawet kilkunastu NFS-ów na samym początku dostajemy do dyspozycji Nissana 180SX albo 240SX. Już chyba od Need for Speed Undergrounda dwójki i jedynki. Nie? Tak na początku. Chociaż były takie Need for Speedy, jak Need for Speed Most Wanted z 2012 roku, czy Hot Pursuit z 10, w którym, no, nie było na początku takich słabych chyba samochodów. Albo ja źle coś pamiętam. W ogóle zobaczcie, bardzo fajnie wykonane jest to miasto. Tutaj jakiś taki ciekawy most mamy, nie? Ładnie tu jest, trzeba przyznać. I tak możemy zwrócić uwagę, że tak graficznie, jakościowo nowy Need for Speed wcale nie odbiega od Paybacka. Mówiłam to na myśli Hita. To jest ta bardzo podobna grafika, tylko że ta w Hicie jest taka, powiedzmy, ulepszona, dopieszczona jeszcze dodatkowo, no nie? Oje. Zmiotłem ich! Strasznie mi się podoba w Need for Speedzie, że możemy sobie tak szybko robić zdjęcia. Na przykład jedziemy sobie pyk, pyk, pyk. Robimy zdjęcie i ono w wysokiej jakości przesyła nam się od razu na nasz dysk, do folderu. Nie musimy wchodzić sobie w tryb zdjęciowy i te zdjęcia naprawdę wyglądają niekiedy ładnie, wiesz, z rozmyciem w ruchu i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy sobie kolejny wyścig i startujemy. Mój samochód jeszcze kwalifikuje się, aczkolwiek wypadałoby chociaż tą rdzę jakoś zakryć. Jak wygrasz ten wyścig, będziesz mógł dla nas jeździć. Dla familii. I znowu Subaru. Honda szybsza niż wygląda. I mamy chyba Volvo. To Volvo można było tutaj nieźle przykoksić, z tego co pamiętam. Jakieś takie hardkorowe obniżenie tego typu klimaty. A, i Acura RSX z przodu chyba? A, ciężko powiedzieć z tej odległości. Chyba tak. Chyba Acura. A, no tak, tak zgadłem. Ale nie wiem, czy akurat ten model. W każdym razie podoba mi się i chciałbym ją mieć w garażu. Okej, możemy przejechać przez stację znowu. Może samochód się całkiem naprawi? Ach, naprawił się tylko nieznacznie. Weźmy sobie kamerę z bliska. I drift, patrz, patrz, patrz. Prawie przez cały ten, przez całą tą nawrotkę udało się zrobić drift. A powiem wam, że tutaj na początku jest dosyć łatwo z tym poziomem trudności. Moglibyśmy sobie gdzieś go tutaj chyba w opcjach zwiększyć nawet, nie? Później będzie dużo trudniej. Więc no jakby... Będziemy musieli sobie może nawet i zmniejszyć ten poziom trudności, ale póki co to na spokojnie możemy lecieć. I meta na pierwszej pozycji, później już będzie coraz trudniej. Tutaj te pierwsze starcia są takie, no wiadomo, łatwiutkie. Ale ja pamiętam, że tutaj jest niekiedy hardcore. Był taki wyścig, pamiętam, na jakiejś budowie czy coś takiego. Wtedy miałem Corvette i ciężko mi było tam wygrać. Naprawdę, ten poziom tutaj zwiększa się wykładniczo. Z wyścigu na wyścig. Dobra, hops, i jedziemy sobie dojeść na miejsce. Mamy jakieś miejsce spotkania z familią. Już coś tam furka potrafi, ale to jeszcze. Będziemy musieli ją połatać. Będziemy musieli ją ulepszyć. Albo kupimy nową sobie zupełnie. No i jesteśmy na miejscu. Co my tu mamy za fury? Jezu, co on miał? Co mu się stało ze skórą? Był czarny przez chwilę cały.
Oje, czy można zdjęcia robić? Wow, patrz, 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 lubimy mu zdjęcia. Skat scenki, czaisz? Ale bajer. I to później wszystko masz w folderze, to jest ekstra. Dobra, udało się. Navarro? Wow, dawaj driftik jakiś. Driftik, 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 sriftik. Co jest? Fura, driftuj! Ja, tu można robić te genialne naklejki. Takie chromowane, to jest takie zajebiste, ten tunik tutaj jest świetny, a w hicie jest jeszcze lepszy. Serio, jeśli jesteście fanami Need for Speed'a Paybacka, to koniecznie musicie zagrać sobie w hita, bo jest wow, tam jest ten tunik fantastyczny, jeszcze bardziej rozbudowany niż tutaj. Patrzcie, jak to genialnie wygląda ta BMW-ka. Tu można jeszcze lepsze, tu będziemy sobie robić takie tuningi różne fajne. No naprawdę można robić fantastyczne rzeczy z tymi samochodami. Obniżać się, dawać ich poduchy, żeby leżały na tej glebie, to jest ekstra. Chyba będziemy musieli oddać ten samochód. Ale to by mnie. Dosyć tego dobrego, Lino. Zabawa w ustawianie wyścigów dziś się kończy. Okej. To jest twoja wielka szansa. Mam nadzieję, że podoba ci się fura. Twoja ksywka to grzechotnik. Bądź na tym kanale i rób co szefowa każe. Okej. Grzechotnik, kumam. Grzechotnik. Fajne autko. Naprawdę, podoba mi się. Kierowcy familii, słuchajcie. Jest ustawka. Dzisiaj wygrywa Cobra. W połowie wyścigu go przepuścimy. Okej. Lecimy. Oraz niszczyć nam. Tak, niszczymy wszystko. Co my tu mamy za fury? Widzę, że... Mustang? Stary Mustang? Ciekawe, który z was to Cobra. No nic, to pokonam was wszystkich. Tak, zrobili ustawione wyścigi i chcą, żeby wszyscy się stosowali do zasad. Wiem, co kombinujesz i nie tak się umawiać. To ja tutaj rozdaję karty, zapomniałeś? Mam dosyć czekania. Zajmę się tym osobiście. Aha, to dzwonił ten... nie stulejarz, Schuler. Mi się trochę myli, kurde, bo on cały czas siedzi na dupie i nic nie robi, no. Ustawiane wyścigi, co za shame. Bardzo szybka jest ta BMW. A później będziemy mieli jeszcze tak... Później to już jak ma się takie najszybsze furki. Wygraj sobie ten wyścig, ale potem się zbyt. Jesteś moim asem. Taki jest plan. Okej. Później będziemy mieli takie szybkie fury, że ciężko będzie ogarnąć, o co chodzi, jak będziemy jechać pełną prędkością. Jops. I driftem wszystko. Nie pozwolę się wyprzedzić żadnemu z was. Co jest, Wade? Okej, ciesz się wygraną, ale pamiętaj. Musisz być żywy. Okej, czyli co, mam zginąć teraz, czy coś? To koniec, Lina. Twój mały numer kosztował dużo osób dużą kasę, Tyler. Aha. Właśnie zadarłeś z familią. My rządzimy i miastem, i ulicami. Każdy wyścig, każda nocna gonitwa i każdy rajd terenowy. Familia zawsze wygrywa. Ale chyba nie dzisiaj. He. I proszę bardzo. Porobiliśmy ich BM-ką. M5. Rodzinna. Upewnijcie się, że nie wróci do domu. Okej, będziemy mieli jakiś pościg. Prawdopodobnie. Przyprowadź mi Morgana. Nie pozwól. Zrozumiano. Załatwiony. Dobra, zgub pościg. No, musimy jechać tym wyznaczonym szlakiem, niestety. Ty fenomenalny, wariacie. Familia padła przed ciebie w szał. I dobrze. Nie dobrze. Źle. Potrzebuję cię żywego. Mam wobec ciebie plan. Aha. W ogóle to jest takie naciągane mocno, ten Schuler, z którym się zadajemy, a on się legitymuje jako nasz jedyny przyjaciel. Nie? Że starzy przyjaciele się od nas odwrócili, on jest takim naszym jedynym przyjacielem. Ale słuchajcie, no przecież ten Tyler,
którego postać się wścielamy tutaj, przecież on go okradł z samochodu, z tej Regery. I ten gościu nagle mówi, że jest naszym przyjacielem, takie... Jezu, to jest takie strasznie naciągane. Czekaj, czekaj, słupek, nie udało się go zepchać. No, o, sam się zepchał, spoko. Dobra, uwaga, hops. Dlaczego to tyle trwa? Facet umie jeździć, ale dorwiemy go. Mam nadzieję. Driftik. Kurde, co jednego wyeliminuje, to się pojawia dwóch następnych. Jak Hydra. Co ty wyprawisz? Ja nie mam na to czasu. Wybacz, ale jestem zajęty uciekaniem przed Spiranem. Nie przepraszaj mnie, pozwól się. Cyk. Tak, teraz mamy tryb trudny, poziom trudny, więc tego czasu tutaj na dotarcie będziemy mieli coraz mniej. Jakimś cudem nagle odpuścili samochód, no wygląda jak wygląda, standardowo. Okej, okay. Musimy teraz dojechać na czas do naszego jedynego przyjaciela, o którym wam mówiłem. Pipyk. Wyobraź sobie miasto, gdzie ryzyko jest iluzją, a każdy zakład jest ustawiony. Okay. Tego właśnie chce familia i nie cofną się przed niczym, żeby to osiągnąć. Jestem zwykłym kierowcą. To wszystko mnie nie dotyczy. Co? Nie, nie, nie. To cię bardzo dotyczy, Tyler. Bardzo. Na ich szefa mówią kolekcjoner, bo ma jeden nauk. Samochody. Słyszałeś o gonitwie banitów? Największy uliczny wyścig w kraju. Tak, właśnie. A familia chce go ustawić. Poważni gracze stawiają miliony na ich człowieka, a on zgarnia swoje. Dzisiaj była tylko próba, a twój mały numer podsunął mi pomysł. Tak? Słuchaj, wiem jak jeździsz. Jesteś najlepszy w mieście. Trzeba cię tam tylko wcisnąć. Musisz wygrać gonitwę. Jeśli ci się to uda, to familia i Navarro runą z hukiem. Chcesz rozwalić familię? Tak. To nie moja walka. Sam ratuj swoje kasyno. To twoje ulice, prawda? Więc to jest twoja walka. Myślisz, że za to się teraz wezmą? Wkurza mnie łeb tego gościa, no. Ożywą kamerką zasłoniłem. Nie wiem, jakoś nie mogę do niego patrzeć. Ja wiem, że każdy ma swój łeb, ale dziwnie go zaprojektowali. Ej. Dobra, wróć do domu i to przemyśl. Taki wredny wyraz twarzy ma. Goście jak ty, czy ja to dla nich drobnostka. Wypędzili z miasta połowę gangu, bo nie chciały się podporządkować. Myślisz, że się przestraszą ciebie? Powinny. Okej. No i jedziemy na chatę. Czy ten samochód będzie mój? Coś mi się wydaje, że nie. Wiele sobie obiecywałem po dzisiejszym wyścigu, Navarro. A tymczasem zawiodłaś wielu ludzi. Zechcesz to wyjaśnić? Już się tym zajęłam. Ten uśmiech na mordzie. Jak on to przeżył? Powinno mu pół mordy spalić. Ej, moja fura! O nie. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Trzymajcie się. Hejas.